Zatím od lichtu stavím ničej. Kiedy modliłem się, to miałem taką wizję. Stałem w takim miejscu ciemnym i wokół mnie jakby wyrastały takie kwiaty. Były to kwiaty podobne do róży, ale były one takiego szarego koloru, one tak pięknie rosły. One były takie szaro-fioletowe i one tak jakby rosły wokół mnie, ale jakby nie dotykały mnie. I tak się pięknie wiły i tak pięknie rozkwitały. I wtedy, kiedy one tak rozkwitały, to w miejscu, w którym ja stałem, naprzeciwko mnie pojawił takie jakby, otworzyły się takie klapy jakby do takiej starej piwnicy. Otworzyły się te klapy i była czerń, po prostu taka zwykła czerń. Było miejsce ciemne, tam nic nie było widać, po prostu to była zwykła czerń. A ja stałem dalej, nie zapadłem się tam. Ja zrozumiałem, że to jest po prostu miejsce, ten świat jest miejscem, który pięknie jakby wygląda, on się pięknie wije, on się jakby pięknie obraca, ale to wszystko wpada w tą otchłań i my jesteśmy ludźmi właśnie mocy, my jesteśmy kościołem mocy, który w ogóle stoi, stoi w miejscu wiary, stoi w miejscu działania i nie ma szans, abyśmy w ogóle upadli, bo my stoimy ponad tym wszystkim i mamy moc do realnego działania, mamy moc utrzymywania się nad tym pięknym dziadostwem i bierzemy autorytet i po prostu działamy. I działamy. Nie stoimy w tym miejscu, tylko działamy. Amen. Amen.